Witajcie na naszym kanale. Dzisiejszym tematem odcinka jest zawieszenie gwintowane w BMW E24. Zapewne widzieliście w odcinkach Dzień jak co dzień, że stoi tu taka sobie piękna szósteczka na kobyłkach. Kurczę, stoi na kobyłkach. Tylko dlatego, że musimy zdjąć przednie MacPersony. Bo MacPersony zawiozę do Janusza na przerobienie. Zawieszenie gwintowane już sobie po prostu czeka. No i tutaj Kamil demontuje w międzyczasie. Jest minusowa temperatura, więc będzie sobie robił co 20 minut przerwę, tak? Napije się gorącej herbatki. Tak jest. I dalej do roboty, no. Trzeba zdejmiemy tarczę, zdejmiemy zaciski. No trzeba tu troszeczkę poodkręcać. MacPersony zdejmiemy i zawiozę do Janusza. Za chwilę Wam pokażę ten zestawik zawieszenia gwintowanego, które sobie leży. Zawieszenie gwintowane zaadaptujemy z E34. Ono jest dedykowane do E34. I zobaczcie sobie, tutaj czeka sobie to zawieszenie. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Tu jest rurka, która zostanie wspawana w MacPerson. MacPerson zostanie obcięty. Janusz nam pospawa i tak wygląda cała kolumna, tak można powiedzieć. Kolumna jest bez kamberów, ponieważ jest to wersja street. Zapraszam do oglądania odcineczka. O, widzę, że Kamil już tu sobie poradził z tematem. Tak. Jak tam, Kamil? Poszło łatwo? Trudno? Łatwo poszło. Poszło łatwo. Kolumny są już na tamtej hali. Teraz zostało je po prostu ogołocić ze sprzętu, można powiedzieć. No, ze sprężyny, z czujnika i, no, i tam wszystkich osłon, odbojów. No i tyle. I jedziemy do Janusza, nie? Tak. Te tarcze też weź do środka, tak, bo szkoda, żeby tutaj... A, tu zabezpieczyłeś i gitarka. Tak, tak, żeby nie wisiał zacisk. No to elegancko. Co tam, Kamil, pytasz? Bo te czujniczki wyjąłeś. Wyjąłem, tak. No pytam właśnie, czy zdejmujemy tylko tutaj wszystko, czy... Tam zostawiamy, bo żeby wyjąć tarczę kotwiczną, trzeba by łożyska wyjąć. A łożyska jak wyjmiemy, to już... Trzeba będzie nowe zakładać. Tak jest, one są na zamówienie, bo nie ma w hurtowniach. Czyli tu po prostu zdejmujesz sprężyny, odkręcasz tutaj i wyjmujesz wkład, bo tu są wkłady, nie? No i tyle tak naprawdę. Dobra. Jak to ogarniesz, to opakujemy i jedziemy do Janusza od razu z tą miską. Okej. Okay. Tamtego auta, nie? Okej. Okay. Słuchajcie, ja wprowadziłem Was w błąd, bo to co pokazywałem, to są tylne kolumny. I tylne kolumny po prostu mają wejście tam w wahacz. Tak to wygląda, a przednie wyglądają w ten sposób, nie? Także tak to będzie, o. I tu są, Kamil, uchwyty też, nie? Okej. Okay. Do łącznika i tak dalej, także to będzie trzeba... To się dopasuje. To się wszystko dopasuje, dokładnie. To działaj. Dobra. Gotowe wszystko, tak, Kamil? Tak. To lecimy w takim razie. Otwieramy. O, proszę bardzo. I miseczka. Wszystko tam Ci wujek wytłumaczył? Tak, no zresztą tutaj, ale po całej długości, jak widzicie. Tak, jest pęknięcie. Tak. No dobra. Co tam? Poważne rzeczy. Miseczka. Miseczka to jest raz. Nie wiem, czy to pewien zrobił, czy Janusz. Cześć. Dun, 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 dun. I tu. No, nie tu stało, będziesz musiał pewnie tą płytę, wiesz, żeby, no nie wiem. To jest to. Tak. To. Druga rzecz, to też nie wiem, czy Ty, czy Janusz. Już mi to robiliście. Co tam? Cześć, Janusz. Co Ty, kurde, że nie Wigilii nie masz? A co Ty Wigilii nie masz? Już kończę.
Tutaj robimy gwint, więc Janusz, ty już robiłeś mi takie patenty, nie? Jaki gwint? Robiłeś zawieszenie gwintowane będzie wkładane. No. I mi to robiłeś, że obcinałeś i ładnie mi to montowałeś. No. I tu masz lewą, prawą, nie? Ale to już po 10 stycznia. To nie musisz w tym roku robić. Bardzo się cieszę. I tak samo ta miska, po prostu będziesz miał czas, to zrób. Teraz... Wiesz, o co chodzi, no. No nie wiem. Nie wiesz, ale ty jesteś, no. Muszę ci wytłumaczyć. To wyjmuj, wyjmuj. Dobra. Idziemy na stół, tak jest. O kurde. Kurwa, ty wiesz, jaka ona była krzywa? Ja. To było krzywe? I to jak? Kurwa, chłopie, tu było takie guzy. Co, jakiś kamień mu wpadł. Ale co on z nią... Ale naprawiłeś. No tak. No proszę pana, no ja to szanuję. Dobra. Mówił tego ci nie zdejmowałem, bo bym musiał łożysko, a łożysko zdejmę to do bani. Dobra. Ale to ci nie przeszkadza. I teraz tak. To jest o. Czyli to musi być, o, widzisz, tu sobie, tu, nie, utniesz, bo to jest specjalnie, nie? No. Żebyś sobie w rurkę mógł to włożyć. Tu ucinam tą, tak. Tą część i to wkładam i tak. Obsławuję. I obsławujesz, ale, i tyle. Ale jak obsławuję, tak jak tu idzie, tak? To musi być tak, na tej wysokości, nie? O. Ja wiem, ale ty, ale to, wiesz, żeby to, o, tak? No to tam sobie, nie, bo tu będziesz miał, o, widzisz? To musi być tutaj. Czekaj, ja wezmę sobie rysika. Dobra, dobra. No właśnie. Znaczy to też nie musi być idealnie. Najważniejsze to jest to, bo tutaj to jest inaczej. Tak naprawdę, nie? Kamil. No wiesz, przewód to zawsze jak będzie troszkę obok, to nie ma różnicy, tylko no, właśnie ten łącznik. Tylko ten łącznik jest najważniejszy. Wiesz co, Janusz? Tak. Bo ten łącznik może być troszeczkę inaczej. Najważniejsze jest to, żeby było o. Żeby tu była płaszczyzna. Tak. Dokładnie tak. A to, czy będzie trochę tak, czy tak, to... Ale ja tego nie ruszam przecież. Tego nie ruszasz. No. Tylko, ale chodzi o to, żebyś wiesz... Bo to jest do wyrzucenia. Znaczy, ja to zabieram. Nie, ja wiem, ale to jest do wyrzucenia. Tak, tak. Dobra, przyłóż mi do jakiej wysokości, gdzie mam tą rurę. O tak, dokładnie. Tutaj. No. Zobacz, ile jest. Wiesz, to też tam nie... 55. No i elegancko. 55. Zapisz sobie 55. Ja sobie wszystko popiszę, to będzie no. I to w to wejdzie, tak? Tak. Bo to jest tak mierzone, że to tak, wejdzie. Tak, 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 bo to jest tak na... Dobra, to jest jedno. Teraz dawaj. Druga jest po prostu, jedna jest lewa, druga prawa. Nie wróć, nie wróć, ja wróć. A, i tu masz nawet dziurkę. A nie, to dziurka jest dla nas. Dobra. Dobra. I tutaj tak samo. Tak samo, 55. Tak samo, możemy na wszelki wypadek. O. Dobra, tylko lustrzane odbicie. Dobra. Lustrzane odbicie i tyle. Najważniejsze. Ale jest nie, to. Nie, nie, bo zobacz, Adam. Bo teraz jak jest tu. Ile my tu mamy? No widzisz. I tu mamy. Jest podobnie. 55. Dobra, tam milimetr, nie kilometr. Dobra, dokładnie. Jak ona będzie troszeczkę, to tam się nic nie stanie. Ucinamy. Pasujemy, wspawujemy. Najważniejsze jest to. Tak, i to. Tak. Dobra. I tyle. Janusz, no to co? Zdrowych, wesołych świąt. No wszystkiego teraz, dobrego. Teraz mi składasz życzenia. Tak, teraz ci składam życzenia. Najpierw mnie obdarzył. Jak się uda po świętach, no to prezentem. Będzie dobrze. A jak nie, to pisz szyną. No, dobra. Dobra? Dobrze. To w... Oj, kurwa, co? A, tak, bo to olej w środku, mógł być. To połóż tak, żeby nie było. No. Dobra, dobra. Dobra, to dziękuję. Słuchaj, no. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie dostałem przed chwilą informację od Janusza, że do odbioru są przerobione kolumny MacPersona. Też tam pospawał nam miseczkę do M30, znaczy akurat do silnika, który składamy, to jest M88. Mam tu auto do przetestowania, więc jadę do Janusza, zobaczymy jak wykonał fachową robotę. Dzień dobry. Cześć, Adam.
To pokazuj tą twoją fachową robotę. Ale ślizgawica. No ślizgawica, co zrobić? A co ty to nagrywasz, tak? No nagrywam. Tak? Dokumentacja, pokażemy widzom, jak się robi fachową robotę. O, miseczka, kurde, zrobiona. No i super. Słuchaj, bo tamte to nic nie rozbiło. A, nie musiałeś, tak? Czyli słuchaj, poszedłeś tak z tej... Bo obawiałem się jednej rzeczy, że później mogę tego... Nie przynitować. Nie przynitować, bo to jest... Już wolałem tego nie ruszać. No rozumiem. Tu sprawdziłeś na szczelność. Sprawdziłem to na szczelność. No i super. Wychodziło mi jakieś lekkie przebarwienie w tym miejscu, ale to... Jeszcze raz zalałeś. Nie, w ogóle położyłem tu spaw. A. Bo było jakieś minimalne... Czyli nie było widać, a się pokazało. A się pokazało, więc no tu tak. zaspawałem, tu obspawałem i tu cały no ten... No i dobra, i tu widzę, się zmieścimy bez problemu. Powinniście się zmieścić. Tak, tutaj szpilkę czegoś... tylko tak. Tak, tu tak. Wkręcicie. Teraz następna sprawa. Tutaj, dobrze. Musiałeś obtoczyć. Tak, musiałem to obtoczyć, dlatego że wymiar, który był na, mocno na plusie. I teraz tak. Jest to przespawane, sfazowane, bo ten nowy element był, nie na, chciał wchodzić, był na prosto, więc zrobiłem fazę, żeby położyć spaw. No tak, żeby spoiwo wyszło. Tak, tu są przeczopowane dwa miejsca, nawiercone i przespawane. Że no żeby było w razie coś dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa. Tak jest. Tu mi zabrakło około 1,5 cm spawu. Ja nie mogłem tam dojść, bo nie ma takiej opcji. Żeby tam dojść. Ale to w niczym nie przeszkadza. Powiem. Tak, no. Tak. I druga tak samo. I druga tak samo. Teraz tak. Drugą część. Buzia do buzi. Tak, buzia do buzi. A, i tu wszystko zrobiłeś tak, jak mówię. Tak. Nie? I teraz, jak ja to robiłem? Że to zamocowałem w uchwycie sobie tokarskim na płask. I to poprzednie, ten poprzedni element, bo tak. Inaczej nie złapałbym wymiaru. No tak. Więc ten poprzedni element, jak go złapałem tu za piastę w bimatę, to poziomicą sprawdziłem, było w oczku. Idealnie w oczku. W oczku. Tak jest. No i to ustawiłem, i to też ustawiłem w oczku, czyli obrót w lewo, w prawo, żeby to było w oczku. No tak. No i jak już to miałem gotowe, więc spunktowałem w trzech miejscach, żeby mi to nie rzuciło. No i wszystko, 5,5 cm, o które... Tak jak... Ustaliliśmy, tak, tak, przetoczony ten sporzeń jest, ten element jest przetoczony, wsunięty w miarę ciasno, no i obsłowane. No, no i obsłowane i tyle. My sobie to polakierujemy i będzie my super. Sobie no. Już to obrobicie po to swoje. Też zabieram, tak, bo to tak, są tak. Takie rzeczy, że wiesz, czasami się trafia jakiś tak. A powiedz mi, dlaczego aż tyle to obniżacie, bo co? Nie obniżamy, bo tu wchodzi zawieszenie gwintowane. A, to jest... I tu nie będzie tego kielicha, tylko proste. Okay. I jest regulowane całkowicie zawieszenie. Okej, okay. A jeszcze jedną rzecz mi powiedz. Główne trzymanie zawieszenia jest tu? Tak. Tu jest taki. A tu idzie zwrotnica. Sprężyna będzie szła? Tak. Sprężyna, tak? Tak. Okay. To jest bardzo fajnie zrobione, wiesz, i tu się kontruje po prostu, tu w tym miejscu, nie? Wiesz, Adam, tu może być, ja nigdy nie mówię, że nie, minimalne jakieś minimalna no i tak, odchyłka. Ale jak to przetoczyłeś na sztywniutko, to nie ma takiej opcji, szczerze. To jest za dużo prowadzenia, żeby był duży odchył, no, wiesz. Tak, a tak. Tu ten element, bierzesz milimetr w lewo, w prawo, to wiesz, to ja no tu tak. Też już nie wychwycę. Myślę, no tak. Że jest, powinno być wszystko okej. Okay. A poza tym, wiesz, na górze jest jeszcze poduszka, która jest regulowana, więc to się jeszcze wszystko wyprostuje. No dobra, aha. Słuchaj, to się... A jeszcze jedna rzecz odnośnie a propos miski, tak? No w związku z tym, że ja nie miałem możliwości inaczej, od lat robię tym samym penetratorem. I tu ja to zalewam dość ostro, prawda? Więc... O, tam to miejsce, co jest tak bardzo głęboko, widzę, no. To ja tam nalałem tego penetratora i to stało u mnie, te 24 godziny minimum stało u mnie, żeby cokolwiek wyszło, więc jakikolwiek ślad podejrzenia barwy zielonej od razu by mi dało do myślenia, ale tu jest suchutko, czyście. Ja tu nic nie widziałem. Wyszlifowane tu jest, żebym mógł dojść do tego głównego spawu, no i wszystko grada. No i super, to ja dziękuję. Również. U Kamila na stanowisku będziemy przygotowywać kolumny MacPersona, które pospawał nam Janusz. Janusz, o właśnie, kurde, normalnie jakaś amnezja. Właśnie montujemy tutaj tak, czujniki ABS-u, niestety tak to wygląda.
Nie będziemy tego tutaj izolować, bo to i tak no, nie ma takiej potrzeby. Zamontujemy kolumny. Pamiętaj, Kamil, żeby jeszcze piasty oczyścić, bo jakbyś tam, wiesz, zakładał te tarcze, żeby to na czysto było założone. No i zamontujemy je, po prostu chcemy wykorzystać też to, że na dworzu jest w miarę ciepło, bo jest około 8 stopni i nie pada deszcz. Także jak to się uda zamontować, to wjedziemy i będziemy montować tylne kolumny. Zrobimy geometrię i będziemy testować. Zobaczymy, jak auto się prowadzi. I tutaj, słuchajcie, przygotowuję taką samą odległość. One wstępnie są tutaj ustawione. No i po prostu zamontujemy to w taki sposób. Później, jak wjedziemy na stanowisko, zaczniemy regulować, żeby to wszystko równiutko było z miarką i tak dalej. Bywa czasem tak, że jeden amortyzator, prawy, lewy, tylny czy coś, musimy ustawić troszeczkę inaczej, ponieważ auto też ma swoje lata, więc żeby nie było tak, że jak ustawimy wszystkie amortyzatory równo, auto będzie gdzieś tam stało krzywo. Zrobimy tak, żeby było idealnie. Tutaj ten gwint przesmarowuję takim specjalnym smarem. To jest smar penetracyjno-odporny na ciśnienie. I to nie jest taki smar stały fest, dlatego że gwintu nie można za bardzo tak smarować. Też można użyć jakiś smar silikonowy, ponieważ kurczę, jak damy taki smar stały, zbiera się syf. A to jest taki fajny smar i tylko tutaj, gdzie jest gwint. Tam, gdzie gwint wystaje, warto jest to odtłuścić i przedmuchać, żeby nie zbierał się po prostu, no kolokwialnie mówiąc, syf. Także jedziemy z tematem. O, wkręcimy sobie to. A tutaj się obraca, bo to wszystko jest nieskręcone tak naprawdę. No i niech tak będzie po prostu, bo i tak będziemy to wszystko regulować. Także tak, dobra, trzeba teraz trafić w gwint. O, udało się. Nie udało się. No, była historia. O, teraz poszło. Dobra. No i teraz to, słuchajcie, wszystko leciutko chodzi, także z tym to nie ma problemu. O. No dobra, to przystępujemy do montażu. Daj, Kamil. Okej. Okay. Czekaj to. Troszeczkę w prawo. Nie, w drugą. No, lewo. Tak, no może lewo. No. Przekręć. Z powrotem, nie? Do góry. Mocno. O, ty skubańcu, poczekaj. Trochę kielich wygięty jest, wiesz? Aha. O, poczekaj, to chociaż tego, te dwa... Dwie się złapie, tak, te dwie tak. Się złapie i tam już będzie łatwiej. I zaraz przechylisz, nie? Przechyl. To się... O, super, bardzo dobrze. No i dobra, to możesz przykręcać i jedziemy tutaj. Tutaj, Kamil, może być tak, że wiesz, może nam przeszkadzać w ogóle ten, także przymierzymy później koło. No dobra, ale to już na koniec. No to na koniec, jak już tutaj to zamontujemy, nie? Żeby mieć pewność, czy nie będzie haczyło, bo często przy gwincie, słuchajcie, trzeba użyć dystansów. Kamil właśnie poskładał wszystko i przymierzymy teraz koło, czy nie haczy. Z drugiej strony już jest przyłożone. Tutaj jest tak. Na dwie śruby tylko tak załapane. Właśnie chciałem kluczyk, żeby ten... A jak pokręcisz kołem? A nie, to tarcia. Dobra. Jak ręką łapię, to się wydaje no, na styk. Dlatego chcę... Dobra, to już ten. Odblokowałem, Kamil. Jak? No kurczę, musisz zobaczyć. No. Pokaż. Jest tam ze 2-3 mm. Nie, no jest super. Szczerze, to jest super. Wiesz co? To najwyżej się podniesie. Dla bezpieczeństwa, dobra. Wjechać wjedziemy, a dla bezpieczeństwa bym zamówił takie piąteczki. Dobra, to ja koła po prostu... Tak. No, przymocuję, żeby wjechać, tak? I tak jest. Trzeba będzie jeszcze na podnośniku dokręcić łączniki stabilizatora, bo też przyłapałem, łatwiej mi będzie na tym. Aczkolwiek zobaczymy, jak ono siądzie i te sprężyny. Wiesz co, to się z tym wstrzymamy. Dramatu tam nie ma, nie powinno się nic stać, wiesz? Po prostu na koła go opuszczę. Tak, ważne, że tu nie haczy, wiesz, a tam od opony jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tak, nie? Tak. No, powiem ci, Kamil, że tak ustawione na oko i to nieźle wygląda.
szczerze, może troszeczkę, ale to się jeszcze uleży, więc nie wiem, czy jest sens, wiesz. No jeszcze wjedziemy można, na można, ja bym tylko sprężyną podniósł do góry, bo wysokość bym zostawił, ale zobaczymy też miękkość, bo byśmy po prostu odbicie przestawili, żeby nie było, bo wiesz, one są ustawione na miękko. No tak, no. I zobaczymy, bo no to trzeba się przejechać, na pewno tył trzeba obniżyć do tego poziomu, nie? Bo wtedy wiesz, co się dzieje. To jest bardzo ważne, nie? Bo jak jest góra, jak tył jest w górze, to przód jest cięższy. Jak opuścimy tył, to przód robi się lżejszy, a tutaj niestety ten przód jest ciężki, więc trzeba to zrobić tak, żeby właśnie ten, waga by nam się przydała taka, wiesz, na cztery te koła i wtedy by się ustawiło super, nie? Bo wtedy wyważenie auta byłoby dużo inne, ale ja się przejadę i będę wiedział po prostu, nie? Jak się prowadzi. No dobra, to na razie to odstawiamy i bierzemy się za rzeczy bieżące, nie? Wiesz co, Kamil, jak tak wjeżdżałem, to taki w miarę miękki. No to dobrze. Wiesz co, bym zobaczył właśnie tak sobie, wiesz, zobaczę jak to chodzi, nie? Bo taki nie był, no powiem ci, zobacz, nie jest jakiś taki fest sztywny, nie? No, to łączniki jeszcze trzeba skręcić z tego. No to łączniki, to wiesz, pikuś, ja bym troszeczkę właśnie, bo ten, bardziej bym nie glebił już jej tutaj. Ja uważam, że tak zostać tym trzeba troszeczkę obniżyć, ale to zjedziemy. Dokładnie. I tu bym troszeczkę ją bardziej twardo zrobił i wtedy minie nam ten problem, że tam tyle brakuje, także nie będziemy musieli dystansów kupować, nie? Więc bym to tak widział. No dobra, Kamil, to co? To działamy, nie? Akumulator trzeba podłączyć, bo słuchajcie, kurde, długo stał się wyładował. No. Takie życie. No dobra. Blisko, coraz bliżej, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, bo ustawiłem sobie tą odległość do tej na setkę. Zobaczymy. Wszystko. Jeszcze 2 mm. I założymy, Kamil, koło najpierw, żebym po prostu od razu wiedział, czy będzie dobrze, nie? Dobra. Niestety taki kompromis. Twardość, miękkość kontra odległość od opony, także zobaczymy jak to wyjdzie, przejadę się autem, przetestuję i zdecyduję, czy jest ok. Także tak. Jeszcze, kurde, piczy kłak. No jest idealnie. No, jest idealnie, dobra. To skręcam, Kamil, i zakładamy koło. To jeszcze te łączniki do kręcimy. Dobra, dobra. No dobra, słuchajcie, kółko złapane. Zobaczcie sobie. I co, Kamil? No teraz jest. No tak, ja bym to tak zostawił. Tak jak mówiłem, taki trochę kompromis. Aha. Ale też chcę, żeby wszystko fajnie działało i żeby tu dystansów nie wkładać, bo te felgi naprawdę pasują tak, kurde, jak dobre, duże buty, nie? I wiesz, fajnie to wygląda. No dobra, obniżymy go po prostu tak, żeby było równiutko wszędzie. Ja bym nawet tył troszeczkę taki zrobił, wiesz, bo on wtedy lepiej będzie się prowadził, niż ten przód będzie taki, wiesz. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak po swojemu. No dobra, to co? To ja przechodzę na drugą stronę kręcić. Tak. I tyle, a ty tutaj sobie działaj. Aha. Jak, Kamil, z tej strony? No to jest klasa. No. Klasa, wyszło idealnie tak samo. Pokaż, no. Ja bym jeszcze spojrzał tak okiem swoim. No powiem ci, wyszło tak samo. No. No i dobrze. I ja to szanuję. A później będziemy tylko... dobra. Co? Tego no dobra, to przymierzyliśmy, dokręcimy. Dobra. A później, bo mi się wydaje, że ten prawy jest troszeczkę wyżej. Aha. Bo tak widzę na oko, aczkolwiek wiesz, to jest też kwestia wspawania przez Janusza, to są takie niuanse, więc będziemy to po prostu robić pomiar, ale naprężenie sprężyny jest na pewno takie samo, nie? Także dobra. To jest bardzo ważne. No dobra. To ściągam. No widzę, Kamil, że dobrze ci idzie. No dwa. Nie, no kurde, patrz, to ty się stajesz się, kurde, też dziadek rekin, powiem ci, co? Dziadek rekin. No dobra, no dziadek to dziadek, to nie w sensie, że stary, tylko że ogarnia rekiny.
Bierzemy się teraz za poskładanie tylnego zawieszenia. Zaraz sobie też porównam stary po prostu ten kolumnę i mniej więcej ustawimy troszeczkę niżej. Słuchajcie, w komplecie też otrzymaliśmy regulowane łączniki stabilizatora, z tym, że tutaj po prostu nie będziemy szaleć z tym obniżaniem i te łączniki, które są, są akurat. Jeżeli po prostu właściciel chciałby go tak naprawdę zglebić, to wtedy trzeba jeszcze użyć regulowanych łączników. Także to zostawimy dla właściciela pojazdu po prostu w komplecie, żeby sobie miał. A teraz montujemy sobie właśnie kolumnę. O, proszę bardzo. O, ona też tutaj jest lekko na gumie. Dobra, to może tak, może najpierw wkręcimy, nie wiem właśnie jak to ustawić mniej więcej. Dobra, przyniosę sobie, nie, starą to nie. Dobra, odmierzę jakiś właśnie ten mniej więcej, żeby wiedzieć jak to zrobić, a później będziemy kombinować. Gdzie jest ten suwmiarka, Kamil? Zobaczymy sobie tutaj mniej więcej jak to wygląda. No i tak samo ustawimy po prostu, albo mniej więcej, nie? Tylko muszę wiedzieć ile wkręciłem, tak? Czyli tu mamy, ja bym tam poniżej tego gwintu wszedł, nie? To ustawimy tak do równego. Ustawimy na 50 mm. Nie, mało będzie. Ustawię na 60, nawet szczerze to bym 70 ustawił. Po prostu chcę wiedzieć jaką zrobiłem wartość. O. Dobra. No dobra, posmarujemy. Tu oczywiście w komplecie jest też smar. Słuchajcie, który należy użyć, ale my mamy sprawdzony ten smar właśnie Bernera. On jest naprawdę bardzo fajny. Nie robi się taki gęsty, nie kawali, więc skorzystam po prostu z tego naszego smaru. No dobra, Kamil, tu wkręcam, nie? Mhm. No i dobra, słuchajcie, w sumie stówka będzie tutaj wkręcona, bo dołożyłem 30. O, można skontrować troszeczkę i zobaczymy teraz, jak to wygląda. Jeszcze. Nie? Ja bym z centymetr zszedł, nawet nie wiem, czy nie lepiej. Ja bym z 20 mm zszedł. Bo wiesz, ta sprężyna jest też bardziej miękka niż ta. No tak. I wtedy, żeby wiesz, to było w porządku. No tak, tak. Dobra, czyli jeszcze ile mówię? 20. 20, czyli będzie w sumie 120. 120. No i litera, to ja sobie ustawiam i jedziemy z tematem. O kurde, powiem ci się. Zakleszczyło. Tak. O, dobra jest. Dobra. No i dobra, to schodzimy, Kamil. Słyszycie muzykę klasyczną w tle? No Kamil tak sobie słucha, słuchajcie i... I co? No i nie, taki wiecie, inteligent, nie? Kurna Olek. Meloman. Meloman, no dobra. Okej, okay, dobra. Jest? Dobrze. Zobaczymy. No i tak bym to zostawił, Kamil, nie? Wstępnie. Mhm. A później będziemy regulować na samochodzie, ale być może będzie już wszystko okej. Okay. Dobra, kontruję. Tu napięcie sprężyny, tam zrobiliśmy napięcie sprężyny 10 mm, tak? No, centymetr. A mówiłem, żeby tu troszkę było z tyłu bardziej miękko, czy nie? Zróbmy też centymetr. Dobra. Ja bym napięcie zrobił w sumie takie samo, bo wiesz, to jest też amortyzator przeznaczony na tył, więc on też charakterystykę ma troszeczkę inną. Dobra, to kontrujemy i jedziemy teraz ze sprężyną. Na chwilę pojechałem do swojego fryzjera i Kamila zostawiłem samego. Co tu się, Kamil, dzieje, powiedz? Dzieje się tak, że... O, widzę, zdjąłeś poduszkę. Tak, bo... Jest inny rozstaw, jest rozstaw, tak? Tutaj tych szpilek i te są trochę wędziej. Dlatego trzeba poszerzyć otwory. No i co robisz? Fasoleczki, tak? Tak. A widzę, tu masz przygotowane narzędzia odpowiednie. Mm. No dobra, Kamil, to sobie tam dziobaj. Tak, tak.
Kamil, co to za figura geometryczna? Co? Dzień orgazmu był już dawno. Nie zamknij. A co, niegrzeczny w domu jest, czy coś? A, widzisz. Tak, Kamil? To nieprawda. Nie. Ja nie wierzę. Ściema jakaś. No ładnie. Wszyscy pracują, a... A on leży. Kamil leży. Chwila prawdy? Tak. No to jedziemy. Ciekawe. No, coś ci się nie przycisnęło. No, ciekawy jestem. O, chłopie! O, chłopie! Tu to musimy grubo zejść. No. Tylko tam w tych rurkach jest dużo miejsca, nie? Która godzina? Damy radę, bo też chcę czasowo, żebyśmy zdążyli pojechać na ten. Dobra, dawaj. Tutaj to Kamil... Wiesz, o co chodzi? Te sprężyny są mega miękkie, muszą być. No. Po prostu, także... Tutaj to musimy zejść stówę. Co najmniej, bo to jest tyle. Stuwa, nie? To tyle byśmy zeszli, bo żeby też nie było tam. Dobra, to gitara, no. Przynajmniej wiemy, o co chodzi. No tak, bo skok jest, widzisz, skok też jest inny, nie? Także możemy tutaj w zasadzie ustawić... Dobra, przytrzymaj, ja wezmę tą, wezmę... Poczekaj, gdzie jest? Tu jest. Co za nim szukasz? Magnes. O, to jest magnes. Kamil, zrobimy tak, 50... 55, wiesz? O, widzisz? 55, czyli mamy, ja to mniej więcej chcę zobaczyć, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Czyli jakbyśmy stówę wzięli, to mamy tu mniej więcej, nie? To 90 trzeba chyba. Mniej więcej. Nie, dobrze. Stówę, tak jak mówiłem. To jedziemy. Tak? Tak, to będzie za mało, Kamil, wiesz? 70, bo już widzę, wiesz, koło idzie. Ale to wiesz, mamy tutaj jeszcze, możemy kręcić dużo, nie? Mhm. Najwyżej jeszcze tu odpuścimy troszeczkę ten, wiesz, skok, mhm. nie? O, widzisz? Kurde. Trzeba będzie, bo będzie ciężko tutaj nam, wiesz, trzeba to skontrować. A dużym jakbyś kręcił? A, masz rację. A, dobrze. Kurde. To się będzie kontrolować. Widzisz, młoda krew, kurwa, młody umysł, człowieku. Starość idzie w odstawkę, kurde. Słuchajcie. Dobra, ale to będzie za mało, ja już widzę. Aha. Wiesz, ale dobra, daliśmy ile? Mówiłem się. No to już nie ważne. 70. To już nie ważne. Dobra, Kamil, to weź to kręć. Ja ci zaraz ustawię jedno i drugie. Dobra. Weź to kręć, a ja idę zmienić baterię, bo zaraz nie będziemy mieli co nagrywać. To opuszczaj, Kamil, a i tak wyjedziemy samochodem, a jak będzie. Wiesz, jak będzie trzeba, to jutro dokończymy, dlatego że musimy skończyć samochód na dziś jeden, nie? Dobra, zobaczymy. Wiesz co, niedużo będzie trzeba jeszcze tu opuścić. Aha. Jest nieźle. A poza tym jak cofnę i wyjadę, to zobaczymy, czy one też nie odpadną, bo tutaj są, wiesz, łamany most tak zwany po staremu. Trochę czy nie bardzo? Znaczy troszkę tak. Wiesz co, ja bym postawił tutaj, o, bo będzie łatwiej widać. Aha. Nie? Górki jest, nie? No wiesz.
Dobra, jutro podregulujemy jeszcze. Jest trochę wysoko, jest trochę wysoko. Bo przód by jest super. No właśnie nie jest jakiś zglebiony mocno, ale... Ale z tyłem trzeba jeszcze pojechać. Tak. No. Damy radę, będzie dobrze. No. Ja bym tak z centymetr, bo to też nie ma co przesadzać. No nie, nie, nie. A poza tym wiesz, zobacz. O, w miarę jest komfortowy. Szczerze. Nie? No. Żeby też nie była piłka. Ty, jest naprawdę, nie? Bo tutaj ustawiliśmy, słuchajcie, w ogóle na miękko amortyzatory. Także jak coś, to sobie będzie mógł tam podkręcać. Dobra, wjeżdżamy samochodem na robotę teraźniejszą. Mamy moce, wjeżdżamy szósteczką. Szósteczka postała sobie, słuchajcie, przez noc. I tak z Kamilem patrzymy, że nawet nieźle, nieźle stoi. No, troszeczkę się uleżała. Także tutaj opuścimy ją jeszcze z centymetr, może zobaczymy, no. Może z półtora nawet, nie, Kamil? Nawet z półtora można by. Dobra, to co, to wjeżdżamy. Pomierzymy, jak już obniżymy. Tak, bo jeszcze zrobimy pomiar po prostu, jak to wygląda, żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie jakąś korektę zrobić, tak, nie? Tak, tak. To już miarką od tego i też będzie trzeba pouzupełniać ciśnienia w oponach przed jazdą testową. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu się tak zawsze mierzy. 56. 56. Nie no, człowieku, 56. Słuchajcie. Oko prezesa. No, 58. No to trzeba, ja bym te kamień półtora chyba, bo... Aha. Wiesz, usiądą dwie osoby. Ona się troszeczkę ten, bo przód tak nie siądzie, ale tył to siądzie, bagażnik jakiś coś. Aha. Ja też mam minimalnie wyżej w swojej szóstce tył, nie? Super, bardzo dobrze. Tu to jest tak samo? Tak, jest 58, a tam jest 58, tak i 3 mm. Więc tam trzeba troszeczkę niżej. Dobra. I będzie gitara. No dobra, to podnoś i zdejmuj koła i reguluj. I zobaczcie, tak szósteczka wyszła. Na bez po prostu pasażerów tu mamy 56 cm, a tu mamy 56,5. Już robiliśmy test, Kamil usiadł za kierownicą i od razu zeszło na 56. Także jeszcze jak zapakuję, to będzie jeszcze troszeczkę niżej, ale to nawet będzie lepiej. Także tak to zostawiamy. Ponadto, jak pan sobie pojeździ, to cały samochód może jeszcze troszeczkę osiąść, bo się po prostu sprężyny uleżą, także tak. Jedną rzecz jeszcze zrobimy. Kamil zdemontuje silniczek, wycieraczek, bo zobaczcie, co się dzieje. O, widzicie? Także zrobimy taką samą operację, jak w białej szósteczce. O, właśnie. Szczerze, to muszę tu po swojemu wszystko ustawić. O, teraz tak, tylko jest, o, widzicie, szósteczka ma regulation, jest gitara, dobra, to lecimy, zobaczymy, jak się auto prowadzi i w ogóle jak ten, no czy tą geometrię, ale aczkolwiek pasowałoby zrobić, myślę, że po prostu pojeżdżę tym samochodem chwilkę, żeby się to wszystko ułożyło i wtedy zrobimy zbieżność. Trzeba, Kamil, jeszcze zajrzeć, dlaczego mruga ta kontrolka. Bo płyn hamulcowy, wszystko jest, wiesz. Wspomaganie, wszystko działa. Dobra, światełka. Zobaczcie sobie wycieraczki. Klasa. No, Kamil, kurde. Dziadek rekin. Junior. Tak jest. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Pogoda nie rozpieszcza, ale to dobrze. Warunki wymagające. I sprawdzimy zawieszenie. Jest zrobione na miękko, ale powiem ci... Komfortowo. Ty. Super. No. I wiesz, wjeżdżasz na tor, robisz kąty z przodu, utwardzasz i można jechać. Ty, zobacz. No serio. Nie, no serio, powiem wam, klasa. Kurde, no jednak ISC to ISC, aczkolwiek są też polskie firmy. Jak się ta polska firma nazywa, co robi w zawieszeniu? PK Coilovers? Tak, i w ogóle pozdrawiamy chłopaków.
też fajnie to robią, ale tutaj sobie po prostu właściciel zażyczył konkretnie ISC. Jest to wersja Street, bo ona jest bardziej właśnie taka no, komfortowa, tak? No, po prostu tym autem, bo jest jeszcze wersja Racing i wersja Drift. Ja mam wersje racingowe w swoich wyścigówkach i sprawują się naprawdę super. Dzięki zawieszeniu w ogóle ISC udało mi się urwać 3 sekundy. Także zawieszenie to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Jeszcze jakby się tam może pokombinowało cokolwiek, może jeszcze by się coś urwało. Aczkolwiek mi już nie zależy bić rekordów moją siódemeczką. Sprawia mi frajdę po prostu sama jazda. Także tak. No dobra. Tak, po tych dziurach bardzo ładnie. Zobaczymy, jak się będzie prowadził w zakrętach. W ogóle szósteczki to jest coś niesamowitego. Cyk. Kurde, ładnie te wycieraczki dla mnie zrobiłeś. Także to jeszcze ogarniemy. Jak ja lubię M30. Fajnie brzmi, nie? No. Też ma swoje jest specyficzne. O, dobra. A jest ta precyzja, nie? No. Troszeczkę kierownica jest w prawo, wiesz? Aha. Tylko tak jak mówię, ja bym nim pojeździł, nie? Teraz się przejedziemy i zatrzymamy się gdzieś, pokażemy wam, jak auto stoi. No na tą chwilę, tak? Pojeżdżę jakiś czas i tyle, tak naprawdę. Nie będziemy tu przeciągać już tego odcinka. Na tym etapie zakończymy. I już, no bo co tu więcej pokazywać, no tam kwestie regulacyjne i takie inne, to sobie po prostu właściciel auta będzie robił podczas eksploatowania, podczas korzystania z jazdy. Ale zobacz. I co, Kamil? Super, nie? Gitarka. Cyk. Zobacz. No jest jednak różnica w stosunku do zawieszenia tego oryginalnego, który jest w szóstce. No, znaczy tu będzie trzeba tą korektę zrobić. Zobaczymy sobie, jak hamuje, czy nurkuje. Widzisz? Praktycznie nie ma żadnego nurkowania, nie? I no i ten komfort mi się podoba. Szczerze jestem zaskoczony, bo dawno nie jeździłem właśnie tą wersją Street. No tutaj wzięliśmy wersję Street z możliwością regulacji, czyli z kamberami przednimi. No to wszystko ustalone zostało z właścicielem, więc tak. No i tutaj to samo i powiem ci, kurde, na takiej zobacz, jak to się prowadzi. Super. Na zewnątrz. No i jak, Kamil, ci się podoba? Jak dla mnie ideolo, no.
Wiesz, Kamil, ona się jeszcze troszeczkę uleży, nie? Także tak, a bo tutaj jest troszeczkę spadek, bo tak już mówię, co tak krzywo, nie? A tu jest po prostu nierówna droga? Ale dla mnie jest bardzo dobrze, jest komfortowo. Zawsze można troszkę obniżyć, na tą chwilę bym to zostawił, bo to też sprężyny się troszeczkę ugniotą jeszcze, nie? No dobra, słuchaj, wracamy w takim razie i tyle, no. No dobra, to wracamy do warsztatu. Ja sobie autkiem jeszcze pojeżdżę przez kilka dni, żeby to się uleżało. I postawię samochód na ustawienie zbieżności. Tak naprawdę to jeszcze przydałaby się regulowana belka tylna, no ale... no może w przyszłości w tym aucie to zrobimy. Ciekawi pewnie jesteście, jaki koszt jest takiej operacji. No słuchajcie, wstępnie zestaw ISC, ten który tu założyliśmy, miał kosztować 4000 zł, ale ze względu na inflację wyszedł 4500. Fachowcowi od spawania, Januszowi, musieliśmy zapłacić 600 zł, więc mamy 5100. No i musimy pomyśleć, ile my tutaj weźmiemy za tą kombinację, bo tak naprawdę raz, dwa, no myślę, że 1000-1200 zł weźmiemy za tą operację, bo jednak chwilę to zajęło. No a też nikt za darmo nie będzie wszystkiego robił, tak? Trzeba było zdjąć, podnieść, zawieść, przywieźć, zamontować. No plus będzie geometria, no tak zwana geometria, bo tutaj, tak jak mówię, tu się nie robi geometrii. Tutaj zostanie ustawiona zbieżność. Mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał. Też kurczę, fajnie by było, jakby widzowie, którzy oglądają nasz kanał, zasubskrybowali nasz kanał. Motywuje nas to do dalszej pracy, do dalszego nagrywania i pokazywania odcineczków na YouTubie. No wiadomo, lajki, antylajki, dzwoneczki. A tymczasem życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.